tych punktów, na które masz wpływ, nie jest tak dużo. Możesz je opanować i poprawić swoją sytuację, no ale te pozostałe aspekty, czyli to, jak bardzo się zestresujesz lub jak dobrze poradzisz sobie ze stresem i to, ile wiesz i co ci się wylosuje, to jest całkowicie poza zasięgiem moim czy kogokolwiek, kto mógłby próbować przygotować cię do matury ustnej. Ja przynajmniej ci to otwarcie mówię. I mam na tym polu pewien autorytet. I powiem o tym, mimo że uważam, że jeżeli ktoś jest niesamowicie bogaty, to nie musi mówić, że jest bogaty, a jeżeli ktoś jest na jakimś polu niezwykle kompetentny, to nie musi znowu tego mówić, bo to po prostu widać i to się rozumie samo przez się. Ale po pierwsze, jestem między innymi trenerem kompetencji miękkich, czyli właśnie takiej dziedziny, w której skład wchodzi występowanie publiczne, zdolności retoryczne czy argumentacja, to wszystko, co może ci się przydać na właśnie maturze ustnej. Po drugie, bardzo dużo pracuję mową właśnie, negocjuję kontrakty, czy w swojej pracy no właśnie wykorzystuję mówienie. Mam też swój kanał na YouTubie, w którym mówię, chociaż to nie jest najlepsze CV akurat pod kątem matury ustnej może. Na przykład, że carpe diem, kłam coś tam, coś tam, coś tam, czyli właśnie chwytaj dzień i nie ufaj przyszłości. No i też kilka lat temu ja sam dostałem 100% z matury ustnej z języka polskiego. No i to może też jest jakiś skill czy dowód na to, że wiem, o czym mówię, no bo zastosowałem tam wszystkie te elementy, które dzisiaj omówię. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Matura ustna z języka polskiego, czy w sumie dowolna matura ustna, to część merytoryczna, w której ja ci nie pomogę, ani żaden inny kurs do matury ustnej ci raczej nie pomoże, chyba że potraktujemy jako kurs do matury ustnej ostatnie 9 lat twojej edukacji. No, może ci się wylosować pytanie, na które nie będziesz znać odpowiedzi, a możesz trafić idealnie. W obu tych przypadkach reszta porad z tego materiału ci się przyda, no ale jakby nie mamy na to wpływu. Drugi element związany z maturą ustną to właśnie stres. Zdaj sobie sprawę z tego, że stresować się będziesz. Ja sam ze swojej matury ustnej niewiele pamiętam, bo mi po prostu wykasowało, bo byłem tak zestresowany, że no właśnie wychodząc z egzaminu już nie wiedziałem de facto, co tam powiedziałem. No i trzecia rzecz to jest element autoprezentacji, prezentowania się właśnie i takich uniwersalnych kompetencji, możemy je nazwać kompetencjami retorycznymi, kompetencjami mówczymi, związanymi z komunikacją niewerbalną, czyli tym, jak wyglądasz, jak się zachowujesz, komunikacją werbalną, no i tym, jak argumentujesz, czyli takim, powiedzmy, krytycznym myśleniem, konstruowaniem swojej myśli. Wszystkie te elementy są oceniane. Twoja merytoryka, to jak radzisz sobie ze stresem, no i na szczęście, w kontekście tego materiału, też to, jak się prezentujesz. Zacznijmy od tego, że jeśli jest jedna rzecz, którą chcesz zapamiętać z tego materiału, to to, że chcesz dla komisji egzaminacyjnej pokazać się jako człowiek. Nie jako ktoś, kogo mają sprawdzić, tylko jako człowiek, no i już od samego początku, od momentu wejścia na maturę, na egzamin, chcesz się no właśnie tak człowieczyć, w sensie pokazywać ludzką twarz. Polecam się na początku uśmiechnąć, możesz się uśmiechnąć z przerażeniem w oczach, możesz się uśmiechnąć szczerze i iść po prostu na pewniaka. Ważne jest to, żeby nawiązać jakikolwiek kontakt z komisją, która nie ma złych zamiarów wobec ciebie i na pewno pomożesz jej pomóc tobie, jeśli już na początku nawiążesz z nim jakiś kontakt, możesz zażartować. No chodzi o to, żeby po prostu złapać jakikolwiek vibe, żeby oni zobaczyli w tobie już na dzień dobry jakiegoś zabawnego albo charakterystycznego człowieka, albo po prostu człowieka właśnie. Just given the numbers that we have here today. If you're over your time. To brzmi zabawnie, ale to jest serio kluczowe i ważne, no bo ta komisja egzaminacyjna ma mnóstwo osób, które po prostu przewijają się jak na taśmie i na pewno chętnie ci pomogą, czy zwrócą na ciebie uwagę i to tylko w pozytywny sposób, jeśli właśnie im na to pozwolisz. W kontekście tego, jak niewerbalnie możesz zrobić dobre wrażenie, na pewno komisja egzaminacyjna, nawet jeśli nie ma tego na karcie oceny, będzie oceniać twoją postawę, kontakt wzrokowy i gestykulację. I nie chcę, żebyś myślał dużo o tych rzeczach, bo szczerze, to nie są rzeczy, które zapunktują ci bezpośrednio, ale miej to z tyłu głowy, że to, czy jesteś wyprostowany albo wyprostowana, czy cały pogięta albo skulony, czy skulona, to ma po prostu znaczenie i pewnie będziesz wiarygodny. Jeśli co jakiś czas nawiążesz ten kontakt wzrokowy już w trakcie wypowiedzi, spojrzysz w oczy komisji, no i po prostu, no właśnie sprawisz wrażenie takiej osoby, która wie, o czym mówi. Oczywiście inna sprawa jest taka, że jeśli nie będziesz wiedzieć, o czym mówisz, to po pierwsze może ci być trudno przyjąć taką postawę, a po drugie, jeśli już ją przyjmiesz, no to komisja dalej będzie zwracać uwagę na to, że na przykład ich
otwarcie oszukujesz i wkręcasz im, że Wokulski był kimś, kim nie był. No ale na to, tak jak już powiedziałem, nie mamy wpływu. Jeśli chodzi o komunikację niewerbalną, to ograniczyłbym się właśnie do tego. Upewniłbym się, że jestem wyprostowany, że nie wyglądam jak jakiś, nie wiem, straumatyzowany gość, który właśnie wrócił z wojny z Wietnamu, że staram się co jakiś czas popatrzeć w oczy komisji, zwłaszcza kiedy prezentuję. Chociaż ja pamiętam, że na swojej maturze tego kontaktu wzrokowego szukałem już, kiedy w rogu pokoju przygotowywałem się do swojej wypowiedzi. Już wtedy uśmiechałem się i robiłem taką bajerkę do komisji, no to była moja strategia po prostu, właśnie w ramach tego, żeby zrobić takie wrażenie, że jestem też człowiekiem. No i ostatnia rzecz, ja pomagałem sobie gestykulacją i to jest bardzo proste, to znaczy, jeśli chcesz powiedzieć, że coś jest szalenie ważne, no to po prostu zaznacz to. Jeśli chcesz wymienić, że jest jeden, dwa albo trzy jakieś problemy, możesz to pokazać, oczywiście możesz użyć innej formy numeracji, tak? Gestykulacja i cała komunikacja niewerbalna jest o tyle fajna, to jest właśnie taka wiedza trenerów kompetencji miękkich, czy właśnie komunikacji, że komunikacja niewerbalna komunikuje na zewnątrz, ale też do ciebie. To znaczy, jeśli na przykład się wyprostujesz, poczujesz pewnie, spojrzysz w oczy osoby, z którą rozmawiasz, istnieje duża szansa, że twój mózg faktycznie sprawi, że poczujesz się pewnie, nawet jeżeli na początku tego gestu czy ruchu blefowałeś czy blefowałaś. To jest dobrze znane i przebadane w kontekście uśmiechów. Jeśli uśmiechasz się dużo razy, to twój mózg po pewnym czasie serio wypuści dopaminę czy jakiś inny hormon, który sprawi, że serio poczujesz się troszeczkę lepiej, właśnie dlatego, że zadziała jakiś mechanizm takiego blefu, oszukania twojego umysłu. Nie żebym polecał to na przykład na leczenie się na depresję, albo żebym polecał gestykulowanie jako jedyny sposób do tego, żeby zdać maturę, ale mogą ci te rzeczy pomóc. Nadrzędna zasada, jeśli chodzi o tą właśnie gestykulację, czy w ogóle komunikację niewerbalną, czyli to, jak się zachowujesz, jak wyglądasz, to jest to, żeby o tym nie myśleć i nie upatrywać tutaj nadziei, że zdasz tę maturę. To ma być wisienka na torcie, no ale w sumie od tego zacząłem, więc może źle to też poukładałem. W każdym razie nie świruj na tym punkcie i jeśli myślisz, że sobie nie poradzisz z byciem wyprostowanym albo nie dasz rady nawiązać kontaktu wzrokowego z komisją, to wszystko jest okej. Byłoby lepiej, gdyby ci się to udało, ale nie myśl o tym, jakby nie koncentruj się na tym. No i ten drugi element, czyli komunikacja werbalna, to co mówisz i jak wchodzisz w interakcję. Moją bronią, czy sposobem, dzięki któremu ja pewnie sobie zabezpieczyłem te 100% z egzaminu ustnego, to były przede wszystkim żarty. Ja zażartowałem zaraz po wylosowaniu pytania, ja się uśmiechnąłem szeroko i jak tylko zaczynałem swoją wypowiedź, to zacząłem ją od tego, że trafiło mi się pytanie, którego zażartowałem, że nie mogło mi się trafić nic gorzej, bo akurat wylosował mi się obraz, a ja jestem niewrażliwym na sztukę chamem i się nie znam na malarstwie. No i właśnie innymi słowami, ale powiedziałem to komisji i to pamiętam, no bo myślałem o tym żarcie, w sensie zapisałem go sobie i pomyślałem, że właśnie od tego rozpocznę. Możesz tak zrobić, żeby przełamać te lody, to możesz tym samym zostać trochę bardziej zapamiętany albo zapamiętana, ale też przede wszystkim to cię znowu tak właśnie sprawi, że będziesz bardziej człowiekiem niż może inne osoby, które wcześniej zdawały albo które właśnie zaraz będą zdawać. No i to gdzieś tam pomoże komisji patrzeć na ciebie jako kogoś, komu może warto na przykład pomóc, czy spojrzeć na niego troszkę łagodniejszym okiem. I nie mówię, że to ma miejsce na kartach oceny twojej wypowiedzi, ale gdzieś tam podświadomie te wszystkie małe rzeczy. To jest takie kotwiczenie w mózgu egzaminatora, który przynajmniej w najgorszym wypadku będzie miał rozrywkę, no ale na pewno sobie w ten sposób nie zaszkodzisz. Polecam w trakcie wypowiedzi na tym poziomie językowym mówić i nazywać rzeczy czy procesy myślowe, nie tylko same argumenty, które oczywiście polecam uszeregować, ale o tym zaraz, ale też polecam wplatać anegdoty, polecam wplatać na przykład to, że jeśli powołujesz się na jakieś dzieło kultury, które było w szkole, to możesz dorzucić od siebie, że w trakcie omawiania tego dzieła większość tego, co mówił artysta, czy tam miał na myśli artysta, było dla ciebie nieoczywiste, niezrozumiałe, że miałeś problemy albo miałaś problemy ze zrozumieniem czegoś. To są wszystko właśnie te elementy, które pokazują, że jakby to, co podajesz, to nie jest tylko sucha wiedza. No i znowu mi się to akurat udało zrobić u siebie na maturze ustnej, ale jeśli tobie się nie uda, to też jest okej. Ale byłoby dobrze, gdyby ci się udało. Właśnie wszystko, co wprowadzasz do wypowiedzi, w jakiś sposób ubarwiać, czy pokazywać w taki sposób, że ty myślisz o tym, co mówisz, a nie tylko starasz się odpowiedzieć, chociaż to jest oczywiście najważniejsze i dotyczy tej strefy czy sfery merytorycznej. Jeśli chodzi o konstrukcję twojej wypowiedzi, mam na ten temat osobny film na kanale, również poświęcony maturze ustnej rok temu, ale ważne jest to, żeby poszeregować ją i zastosować taką zasadę wstęp, rozwinięcie i zakończenie, albo będąc troszeczkę bardziej ambitnym i jak właśnie tak kierunkując to stricte na wypowiedź ustną, zasadę 3P. Powiedz, co chcesz powiedzieć,
powiedz to, co chcesz powiedzieć, a potem powiedz, co powiedziałeś, czy powiedziałaś. No i to jest o tyle spoko zasada, czy spoko pomysł na to, jak zaprezentować swoją wypowiedź argumentacyjną, że mówisz więcej, to znaczy masz ten komfort, że na pewno kilka minut z tego wyjdzie, bo nawet jeśli to mięso argumentacyjne, ta część twojej wypowiedzi, która faktycznie jest tym, na co czeka komisja, to jest na przykład minuta, no to jeśli najpierw przez pół minuty będziesz zapowiadać to, co chcesz powiedzieć, później z tej minuty tak naturalnie zrobi się dwa, a później jeszcze pojawi się kolejna minuta na to, żeby podsumować to, co właśnie powiedziałeś, czy powiedziałaś, pewnie też tam dodasz coś od siebie, to nagle z tego minutowego koru, czy z tej podstawy, zrobią się 3 czy 4 minuty, nie? A raczej nie przygotujesz sobie minuty, tylko na przykład 3 czy 4, nawet jak będzie naprawdę bieda, to wymyślisz jakiś jeden tekst kultury, jakiś po prostu tragiczny, obrzydliwy, będzie ci za niego wstyd, ale wokół niego już możesz stworzyć te 6 czy 7 minut wypowiedzi. I to jest spoko technika. Ona znowu nie sprawi, że maturę napiszesz na 1000 punktów, ale po prostu ci pomoże. W trakcie rozmowy z komisją egzaminacyjną pamiętaj o tych takich ludzkich interakcjach. Kiedy oni mówią, to jest dla ciebie idealny moment na to, żeby znowu już na pełnym chillu patrzeć im w oczy, nawiązywać właśnie tę ludzką interakcję. Jeżeli trafia się jakieś pytanie, zawsze za nie podziękuj. Możesz być nawet w formie przerysowanej, kulturalny czy kulturalna. Możesz się podlizywać, bo wszyscy sobie zdają sprawę, że ta konwencja to troszeczkę na tobie wymusza, więc zagraj w to i na pewno znowu to będą takie nieformalne punkty, w których po prostu zapiszesz się w podświadomości komisji. No, nawet takie proste rzeczy jak powiedzenie, że pytanie, które właśnie padło, jest szalenie ważne i postarasz się na nie odpowiedzieć, mimo że nie wiesz, czy do końca zrozumiałeś, czy zrozumiałaś jego esencję. Tak? Wymyślam teraz, ale chodzi o to, żeby jakkolwiek komentować i dodawać taką właśnie, no po prostu smarować troszeczkę tą komisję i jej pomagać, przydzielić ci no, taką liczbę punktów, w jaką celujesz. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. No tak, z doświadczenia mogę powiedzieć, że są dwie grupy osób. Część wchodzi na maturę po to, żeby głównie coś sobie udowodnić, czyli wrzucić to 100% na sztywno, a część osób modli się o to, żeby zdać. No i o ile ta pierwsza grupa to w ogóle mnie nie interesuje i jakby pewnie niespecjalnie potrzebuje mojej pomocy, to do tej drugiej, czyli jeśli na przykład ty zaliczasz się do osób, które martwią się o to, czy zdadzą, to prawdopodobnie po prostu gdzieś tam cię poniosło. Albo jeśli już miałeś tę maturę, to wiesz, że jest to bardzo nieracjonalne. Bo niezdanie matury ustnej, no to naprawdę trzeba by zacząć obrażać matkę ludzi, którzy są tam w komisji, po prostu mówić, że kiedyś to było, jak nie było edukacji, nie wiem, no po prostu obrazić Komisję Edukacji Narodowej, powiedzieć, że to są zbrodniarze. No jakby naprawdę się trzeba postarać. Ale to nie do mnie tak. Z reguły komisja ci pomoże, na pewno nie będzie z tobą walczyć. Egzaminatorzy też postarają się ci nie dokładać stresu, bo doskonale wiedzą, że zestresowany jesteś. Są całe opracowania, nawet autorstwa CKE, już nie mówiąc o Ministerstwie Edukacji, właśnie dedykowane temu, żeby uświadamiać nauczycieli i egzaminatorów, że osoby egzaminowane są zestresowane. Więc na tym polu możesz się spodziewać w najlepszym przypadku zrozumienia i pomocy, a w najgorszym po prostu całkowicie neutralnych po prostu sigma poker face'ów, ale to też nie jest nic złego i w gruncie rzeczy też ci może pomóc. No właśnie zachęcić cię do tego, żeby na przykład spojrzeć komuś w oczy. Nie jest tak, że czegokolwiek ci brakuje, czy nawet jeśli nie wypowiadasz się dobrze, albo nigdy to nie był twój konik, mówienie, pierdolenie o głupotach, tak bardzo głupotach, jak właśnie jacyś bohaterowie literaccy albo dzieła literackie, które cię nigdy nie interesowały, to no, matura ustna naprawdę nie boli. Jest to tak z mojego doświadczenia w sumie najfajniejsza, najbardziej lajtowa matura właśnie dlatego, że ta stawka, o którą się walczy, jest bardzo niska. Znaczy chodzi po prostu o to, żeby ją zaliczyć, a z tym zdrowo myśląca osoba nie będzie mieć problemów. No i właśnie motywacyjnie chciałem powiedzieć, że film o maturze ustnej, taki poradnik, który, no jak widzisz, już na końcu jest tak naprawdę esencją tylko kilku rzeczy, bo tylko w kilku miejscach w ogóle możesz poprawić swoje przygotowanie do matury, jeżeli nie mówimy po prostu o powtórzeniu swojej edukacji. No to próbowałem to nagrać kilka razy. Raz pojechałem do lasu, to była trzecia w nocy chyba, albo czwarta, no i ten pomysł był po prostu głupi, nie przemyślałem go wcześniej i nagrałem film, na którym dosłownie nie widać, a w połowie też przerwałem to nagranie, bo coś się ruszało w krzakach. Potem pojechałem do lasu jakoś koło trzeciej albo czwartej, ale po południu i w sumie nagrałem 20-minutowy materiał, tylko zły, ustawiłem fokus i przez 20 minut jest wyostrzone tło za mną, czyli las, a ja jestem tłem. I po prostu mówię do ciebie. W sumie de facto praktycznie to samo, co powiedziałem teraz. Potem nagrałem materiał, gdzie się tylko nagrałem, ale tuż obok głośnika ustawiłem telefon i fale radiowe się zagłuszyły i w ogóle się nie zapisało. I to jest czwarta próba i właśnie zaczęła padać. I przed chwilą w ogóle padało. Także
To jest taka motywacja. Nie poddawaj się, jak pada na twojej maturze. Musisz być twardy. Powodzenia. Jestem przekonany, że jeśli zastosujesz te porady czy te sugestie z tego materiału, to wejdziesz na tą maturę z kilkoma punktami już zapisanymi po prostu na karcie komisji, ale nawet gdybyś ten film wykasował ze swojego umysłu, co może się stać? Po prostu przez stres, który spotka cię na maturze ustnej, to i tak świetnie sobie poradzisz i będzie dobrze. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę. Podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać.